Nowenna do Dzieciątka Jezus, dzień piąty. O jedność w naszych rodzinach. Dziecię Jezus, strzeż naszych rodzin. Papież Benedykt XVI. Jedność w rodzinie nie zawsze jest łatwa, ponieważ jesteśmy różni. Odkrywamy to najpierw w naszych małżeństwach, w których naturalne pierwsze nieporozumienia i konflikty mogą przerodzić się w długotrwałe wojny prowadzące nierzadko do rozbicia małżeństwa. Odkrywamy to także w relacjach z naszymi dziećmi, zwłaszcza dorastającymi, gdy niełatwo nam zachować równowagę między uznaniem ich odrębności i podmiotowości, a wytyczeniem bezpiecznych granic. Prośmy Dziecię Jezus, by budowania tej jedności nas uczyło. Dziecię Jezus, dziś powierzam Ci sprawę jedności w mojej rodzinie. Spójrz na wszystkie miejsca konfliktów i napięć i pomóż mi w nich wszystkich przyjąć moc przebaczenia i pojednania płynącą od Ciebie. Proszę, byś pozwolił się nam wzajemnie zrozumieć. Niech nasze relacje w rodzinie będą na wzór tych w Trójcy Świętej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.